Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 20 października o godzinie 12 polecamy bajkę Zambezia. Bilety 8 i 10 zł. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Lubin miastem przyjaznym osobom niedowidzącym i niewidomym. Dzięki sygnalizacji dźwiękowej i progom przy przejściach dla pieszych osobom niewidomym łatwiej jest poruszać się po Lubinie. Między innymi za te ułatwiające życie inwestycje w Międzynarodowym Dniu Białej Laski Polski Związek Niewidomych uhonorował prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego złotą odznaką. Odznaczenie jest przyznawane za zasługi na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Coraz więcej osób niedowidzących i niewidomych zgłasza się do Lubińskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. W sumie w Lubinie są to w tej chwili 203 osoby, z czego aż 26 to dzieci do 16 roku życia. Wady wzroku coraz częściej są niegenetyczne, a nabyte. W dużym stopniu jest to spowodowane spędzaniem czasu przed ekranami telewizorów, komputerów, tabletów czy smartfonów. Według specjalistów mamy w Polsce około 5,5 miliona osób z mniejszymi lub większymi wadami wzroku. Osoby niedowidzące czy niewidome bardzo często boją się wychodzić z domu, by nie konfrontować się z barierami architektonicznymi. Dlatego tak ważne jest, by miasto ułatwiało życie wszystkim mieszkańcom. Właśnie to, według lubińskich niewidomych, robi Robert Raczyński. Pan prezydent jest otwarty na osoby niepełnosprawne. Z każdą prośbą, którą nawet nasze koło czy inne osoby niepełnosprawne się zwrócą, pan prezydent jest otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych. No tyle mogę powiedzieć, no jest osobą życzliwą. Nigdy nas nie zostawił w potrzebie. Na większości skrzyżowań w Lubinie jest dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Miasto stara się robić wszystko, by ułatwić życie niewidomym mieszkańcom. My niewiele możemy pomóc tak naprawdę, dlatego że częstokroć są to ludzie na tyle pokrzywdzeni, że częstokroć jedyną możliwością kontaktu z nimi jest słowo i dźwięk, tak? W związku z czym tym słowem i dźwiękiem możemy tylko do nich docierać. Stąd nasze ułatwienia mogą dotyczyć tylko wprowadzenia sygnałów dźwiękowych, ułatwiających im życie. To jest w postaci platform informacji w windach, tak, windy wolnojedące, które informują, które to jest piętro. Możemy pomagać im informacji takiej, że jest przejście przez ulicę, że sygnał jest dłuższy, nie jest krótszy, bo częstokroć oni nie wiedzą, czy naprawdę idą prosto przez ulicę na pasy. I to są nasze takie skromne możliwości. Przy wybudowanej przez miasto obwodnicy południowej zastosowano również takie ułatwienia dla osób niedowidzących, jak kostka uwypuklająca. Oznacza dla osoby niewidomej, idącej z laską czy w ogóle, to, że ma pod nogami, czuje, że jest za chwilę będzie przejście. To jest bardzo ważne. W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Przy tej okazji lubińscy niewidomi spotkali się z prezydentem Raczyńskim i wręczyli mu złotą odznakę honorową Polskiego Związku Niewidomych. Zaszczyt, tym bardziej, że to jest zaszczyt od ludzi, nie jest to od urzędu, nie jest to od polityków, tylko od prostych ludzi, którzy spotkali się z trudną, z przezwyciężeniem swojej ciężkiej choroby częstokroć, którzy potrafili zauważyć coś, czego my normalni ludzie nie widzą, czyli coś, czego my nie postrzegamy na co dzień. Polski Związek Niewidomych za specjalne zasługi przyznaje 3 odznaki. Brązową po 5-letnim okresie działalności na rzecz osób niewidzących, srebrną za 10 lat i złotą za 15 lat pracy na rzecz tych ludzi. Polski Związek Niewidomych w Lubinie od lat wspiera też starostwo powiatowe. To jest jakaś nieliczna grupa społeczna, która mimo swojego naprawdę dużego upośledzenia, dużego uszczerbku na zdrowiu nie skarży się nigdy. Ci ludzie potrafią sobie radzić bardzo dobrze. Natomiast no oczywiście starostwo nie może zapominać o tych ludziach i musi również wychodzić im naprzeciw, nawet nie czekając na ich jakby uwagi, ich skargi i również im wspomagać. 10 października niewidomi będą mieli kolejne święto. Tym razem będzie to Światowy Dzień Wzroku.